Cześć kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Yuken, a przed wami moi drodzy 30 odcinek serii levelowania nowego konta w Fishing Planet. Jesteśmy moi drodzy na delcie, gdzie oczywiście już zaczęliśmy łowić karpie i w dzisiejszym odcinku taka szybka nagrywka, w której powiem wam jaki sprzęt powinniście mieć na karpie. Jaki sprzęt, jak skonfigurowany, jak to od strony technicznej wszystko powinno wyglądać, żeby fajnie te karpie łapać, żeby była fajna zabawa, ale żeby nie niszczyć tego sprzętu za bardzo i za bardzo się też nie męczyć. Także zapraszam do oglądania. Wszystko jest oczywiście takim, no powiedzmy, podsumowaniem tego wszystkiego, co było w poprzednich odcinkach z tej playlisty, także jeżeli nie obserwujesz jeszcze tej playlisty, to koniecznie to zrób. Tam jest kilka odcinków, chwilę temu zresztą nagranych, z łowienia karpi, czy to karpi w nocy, czy karpi w dzień. I jeszcze jeden taki na żarty nagram odnośnie łowienia karpi z łódki bądź z kajaka. Natomiast tutaj mówimy tylko i wyłącznie o sprzęcie, tylko o sprawie technicznej. Bardzo szybki taki odcinek. Odnośnie sprawy technicznej, to musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Na deltę siatka. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest siatka. Od tego w ogóle zaczynamy całą rozmowę, kiedy iść na deltę. Siatka odblokowuje się na 36 levelu. Mówimy o siatce, która zmieści rybę 25-kilogramową, pojedynczą, czyli na przykład jesiotra. Więc 36 level to jest absolutne minimum, kiedy na tą deltę można wejść. Ja akurat wchodziłem, co widzieliście pewnie w playliście, a kto nie widział, to powiem. Ja wchodziłem na deltę na 38 levelu, po szczupakach przyszliśmy tu na 38 levelu. I przez dwa levele, moi drodzy, do 40 levelu łowiłem tylko i wyłącznie jesiotry z motorówki na wędkę spławikową. Łowiłem jesiotry po to, żeby po prostu jak najwięcej tej kasy zarobić, aby kupić sobie sprzęt. I na 40 levelu dopiero zacząłem łowić karpie, łowię je do teraz. Mam moi drodzy, 41 level i łowię teraz dopiero karpie. I jak to wygląda? Więc zaczynamy właśnie od siatki. Siatkę mamy na pojedynczą rybę 25 kg, więc spoko. Nawet jak unikat wam się trafi 22, to go spokojnie do tej siatki włożycie. Mamy oczywiście podpórkę na dwie wędki, mamy dwie wędki gruntowe, które już wam pokazuję tak na szybko. Jedna jest troszeczkę mocniejsza, jest to Snipper 360 na 16 kg. Do tego kołowrotek Thunderspin również na 16 kg. One są na 40 levelu dostępne. I teraz uwaga, ktoś powie, no dobra, no ale ta wędka się odblokowuje na 30, tam powiedzmy 8 levelu. No dobrze, to niech się odblokowuje, tylko sama wędka do łowienia ryby to jest trochę mało, prawda? Chodzi o kołowrotek, który ci się odblokowuje, żyłkę i przede wszystkim przypon. Przede wszystkim żyłka i przypon, bo żeby to jakoś szło w parze, to się odblokowuje dopiero na 40 levelu. Także polecam zacząć łowić karpie z brzegu dopiero na 40 levelu. Więc mamy 16 kg wytrzymałości wędki, 16 kg mamy wytrzymałość kołowrotka, to się fajnie tutaj komponuje. Troszkę gorzej wygląda to już z żyłką, bo najmocniejsza jaka była na 40 levelu to jest 15,8 fluorokarbon, czyli to oznacza już, moi drodzy, bardzo ważna informacja, że kołowrotka, zobaczcie, nie zamkniecie na 100%. Nie zamkniecie go na 100%, no nie będę już teraz na łowisko wchodził, pokazywał wam o co chodzi, ale myślę, że rozumiecie co znaczy zamknąć kołowrotek, czyli to jedno oczko w zamknięciu hamulca kołowrotka powinno zostać, bo inaczej zerwiecie przypon, bo przypon mamy 15,2. Kołowrotek moglibyście na 100% zapiąć, byłoby fajnie, gdyby ta żyłka miała chociaż 16,5 i oczywiście przypon również miałby 16,5. Jest on delikatnie słabszy od naszego kołowrotka, więc zerwiecie. Nie możecie na 100% zamknąć. I ja mam tak we wszystkich wędkach niestety lub stety ustawione i żadnej wędki na 100% tutaj na tym poziomie zapiąć nie mogę. Tak? Mamy w przypadku wędek gruntowych również fajną rzecz, jaką są haczyki, jaką są ciężarki te takie karpiowe. One się nazywają ciężarek Carp Camouflage. Macie je spokojnie w sklepie za grosze i to myślę, że każdego na to stać. Wziąłem największe, jakie były dostępne na levelu 40. Dzięki tym ciężarkom karpie faktycznie lepiej biorą, bo po prostu są one jakoś tam niewidoczne. Nie wiem jak to wpływa, ale w jakiś sposób nabrania to wpływa. Są to ciężarki, które oczywiście montujecie normalnie do wędek karpiowych, ale spokojnie do gruntowych, jak widzicie, też można zamontować. Mówię o tym, bo nie każdy o tym wie. Polecam te ciężarki
zamontować. I też bardzo ważna informacja, bo jak założycie ten ciężarek, wyskoczy Wam komunikat, że ta przynęta jest za lekka i rzuty będą bliskie. Ten komunikat zignorujcie, on gorzej jakby było w drugą stronę, że jest za ciężka. Za lekka to się akurat kompletnie nic nie dzieje, bo to, gdzie na delcie macie rzucać, to rzucacie maksymalnie na 40 metrów. Na wszystkich miejscówkach, które Wam pokazywałem, spokojnie tam dorzucicie, a tak naprawdę jeszcze połowę zapasu było, jakbyście chcieli, to byście i na 80 metrów rzucili. Mam to przetestowane, także spokojnie. Już Wam pokazuję drugą wędkę. Ona jest z niższego poziomu, już nie kupowałem o kilogram mocniejszej, bo stwierdziłem, że po prostu szkoda kasy. Jak już to wymienię konkretnie cały sprzęt. Tego sprzętu też nie naprawiam, po prostu wymienię cały sprzęt. Wszystkie, obie wędki gruntowe, no i wędkę spławikową już później wymienię konkretnie. Także wędka druga moja gruntowa jest tylko do 15 kg, ale ma założony mocniejszy kołowrotek 16 i analogicznie żyłka 15,8 i 15,2, ale tutaj też przez to, że mamy kołowrotek 16 kg, również nie zamkniecie na 100% tego kołowrotka, bo pójdzie Wam przypon. Pamiętajcie o tym, żebyście się też nie zapędzili. I ja to Wam pokazuję, to nie jest jakaś moja tutaj wielka opracowana metoda. Ja Wam po prostu pokazuję to, co macie dostępne na 40 levelu. Tutaj nie ma żadnego czary-mary. Nic więcej tutaj, moi drodzy, nie wyczarujecie. To jest wszystko to, co w sklepie macie dostępne od levelu 40, no i oczywiście mówimy o darmowym rozwijaniu Fishing Planet. No ja mam akurat konto premium i to jest jedyne, co mam. Dlatego, że uznałem, że twórców trzeba wesprzeć. Skoro odcinki dla Was nagrałem w ciągu nieco, właściwie równych 7 dni, bo na tyle miałem premkę. 7 dni nagrałem dla Was 30 odcinków z Fishing Planet. W 7 dni awansowałem na 41 level. Więc to jest taka tutaj zupełnie ciekawostka. No i moi drodzy, oczywiście na tych wędkach gruntowych mam założone haczyki bezzadziorowe. Dlatego bezzadziorowe, bo jest więcej troszkę ekspa za złowioną rybę. Pamiętajcie o tym. Warto te dwie monetki poświęcić i czy tam monetkę i kupić te haczyki bezzadziorowe. Zresztą monetki zbieracie w misjach, więc po to warto, dlatego warto robić misje. Ale bezzadziorowe haczyki dają więcej ekspa. U mnie są to haczyki 7-0 na każdej wędce. I tutaj właśnie taki protip. Możecie założyć 5-0, możecie założyć 6-0, możecie założyć 7-0. Mi 7-0 najlepiej oddają, bo bierze mniej tych zwykłych ryb. W przypadku 8-0, 9-0 i 10-0, czyli wszystko powyżej 7, no te brania już są troszkę mniej intensywne, o, tak bym to nazwał. I troszkę jest nudno. W przypadku 7-0 jest tak według mnie ok. Oczywiście bierze dużo maluszków, takich 3-kilowych, 4-kilowych, ale spokojnie jest, siatki przecież można wypuszczać. I mam taką właśnie metodę, że ładuję do siatki wszystko jak leci, a później na zakończenie dnia sobie decyduję, czy jeszcze coś tam dołowię. Jeżeli medal trafi się, no to wywalam po prostu maluszka z siatki. No, prosta sytuacja, jak, że tak powiem, konstrukcja cepa. Do tego jeszcze oczywiście mamy, moi drodzy, 16-kilogramową wędkę Brutus, jako zna spławik. Spławik mam cygaro, bo nim mogę troszkę dalej sobie rzucić, chociaż i tak tam, gdzie chciałbym dorzucić, wszędzie nie dorzucę. Ale z wysepki jednej czy drugiej spokojnie daję radę i dorzucę tam, gdzie trzeba, tylko w trzeciej lokalizacji jest mniejszy, większy problem z tym. Oczywiście brutusik jest na 16 kg, więc tu tak samo mamy kołowrotek 16, 15,8 fluorokarbon i przypon również 15 kilo. To jest cały mój sprzęt, tak samo bezzadziorowe haczyki 7.0, no i tutaj sobie łowię powiedzmy na słodką kukurydzę, tutaj na spławiku sobie to trochę zmieniam, testuję, ale wędkę gruntową zawsze mam ustawioną tak samo, zawsze tutaj mam kukurydzę, na drugiej zawsze mam groszek, są tam jakieś sygnalizatory założone, żeby coś dzwoniło, czyli dwie wędki gruntowe mam zawsze rzucone po prostu do wody, a w jedno miejsce w okolice jakiegoś tam markera, a drugą wędkę, znaczy w sumie już trzecią, tak, czyli spławikową, trzymam po prostu w ręce i zamieniam. I w ten sposób cały czas coś się dzieje. No i moi drodzy, tak szczerze, 41 level, mam taki sprzęt i na tym sprzęcie jest zabawa, jak wyciągacie medalowego, jest co się pobawić, bo to nie jest tak, że wyciągacie praktycznie raz za razem tą rybę, nie, trochę zabawy jest, szczególnie jak Wam się unikat trafi, też się pobawicie, ale daje ten sprzęt radę, nie męczycie się nie wiadomo ile czasu, czyli że pół godziny walczycie z rybą, no raczej takiej sytuacji nie miałem, po 10 minut to był mój rekord walki z
karpiem, jak wyciągałem jakiegoś unikata, chyba 22 kilo. To był na razie do tej pory mój rekordowy, bez nęcenia, bo jeszcze... No i właśnie, to jest bardzo ważna informacja. Jeżeli myślicie o nęceniu karpi, to wam też o tym powiem. No to, moi drodzy, to jest dostępne dopiero od 46 levelu, także wcześniej nie nęcicie karpi. To też jest taki protip, czy warto nęcić karpie. No to jest tyle, jeśli chodzi o sprzęt. Tak jak mówię, nie ma tu wielkiej filozofii. Najważniejszą rzeczą podstawową, kiedy te karpie jest sens łowić, to jest po pierwsze siatka, która zmieści ci 25-kilogramową rybę. Chociaż akurat po aktualizacji dużo się zmieniło i w tej chwili trafić unikata, który ma powyżej 20 kilo, to naprawdę graniczy z cudem. Zazwyczaj wszyscy wyciągamy, łącznie ze mną, takie maluszki poniżej 20 kilo, ale spokojnie jest możliwość takiego karpia trafić, to na tym łowisku te karpie występują. Nawet 25 kilo można trafić, przy nęceniu nawet 27 i więcej. Także, moi drodzy, tak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt, który moim zdaniem daje radę. No, 40 level to jest moim zdaniem taki level, w którym warto te karpie z brzegu zacząć łowić. Wcześniej, jak wejdziecie na deltę, niezależnie czy 38 poziom, czy 6, bo od 36 macie tą siatkę dostępną, to jest podstawa. Przed 36 levelem według mnie na deltę wchodzić nie ma sensu, więc po 36 levelu możecie sobie na spławik połowić trochę jesiotry, szybko wbijecie, bardzo szybko wbijecie ten level, wbijecie ten exp, zarobicie oczywiście fajną kasę, wtedy kupujecie sobie na 40 levelu sprzęt taki, jaki ja mam, bo nie zmieniałem go już. Mam taki sprzęt, jaki wam właśnie radzę kupić. No i łowicie sobie, tłuczecie sobie karpie z brzegu z tych trzech miejscówek, co było zresztą w poprzednich odcinkach, więc tutaj nie ma co się już rozgadywać w tym temacie. Także zapraszam, moi drodzy, do śledzenia tej całej serii levelowania konta. Dajcie znać w komentarzach, proszę, jak wam się ta seria podoba, czy jeszcze macie jakieś pytania do tej serii, coś jeszcze mógłbym dograć. Będę bardzo wam wdzięczny. No i obserwujcie, bo jeszcze kolejne rzeczy tutaj mam do was do zrobienia. Także cały czas obserwujecie moje postępy w grze. Można powiedzieć, że prawie że na żywo, bo zdaję wam z tego relację. Będzie miło, jak oczywiście udostępnicie znajomym, gdzieś tam napiszecie im, że takie poradniki tworzę. Będzie to dla mnie docenienie mojej pracy, będzie mi bardzo, bardzo szalenie miło, jak jakiś filmik udostępnicie znajomym. Także będę bardzo, bardzo wdzięczny. Uśmiechnij się, kimkolwiek jesteś, życzę ci jak najlepiej dużo uśmiechu. Trzymaj się, cześć!